Czy ty zapowiadasz jakieś, nie wiem... Ciebie! No co? To tylko ja, Krzysztof, dzień dobry. Wieczór. Słuchajcie, mam dziwny humor, naprawdę, przed chwilą mi się włączyło. Jak widzicie po tytule, zapraszamy was razem, wspólnie. Dał się namówić, wiecie, skończyły się mundiale, inne mistrzostwa, że tam co... czy tam, co tam. I dał się namówić wreszcie na ten film przypuszczenia. I słuchajcie, to są wasze przypuszczenia na mój, na Krzysztofa, albo na nasz wspólny temat. Myślałam, że powiesz założenia. Chciałam powiedzieć, ciekawe, ile zdejmiemy. Mogą być założenia na nasz temat. Krzysztof nie zna, ale to nie możesz mi podglądać tu, bo ja mam tu screeny porobione. No tak, jak nie widzę bez okularów, których właśnie na, też których mam czasoczeki bez astygmatyzmu, więc może być słabo, mogę coś poprzekręcać. Ale słuchajcie, jedziemy. Z racji tego, że ty jesteś gościem na moim kanale... Czekaj, to krawat gościu. Zobaczcie, i ona to odpowiadasz pierwszy. Przepraszam. Ja pierwszy. Dobra, ty odpowiadasz pierwszy. Ale nie przerywasz. Postaram się. No. Dobra, jedziemy. Tak samo mocno się kochacie, jak wkurzacie wzajemnie. Tak samo się kochacie, jak wkurzacie wzajemnie. Czy ja cię... Czekaj. Czy ja się tak samo kocham, jak mnie wkurzasz? Czy ty mnie zależy, tak samo kochasz, jak mnie wkurzasz? Zależy, co przez to rozumiesz. No, każdy bo ma ja nie wiem, jak ty mnie kochasz, ale no wkurzasz. Krzysztof, słuchajcie, mały przerywnik. Będzie podważał i ja mu zadam pytanie i on będzie je głośno powtarzał 4 razy. Więc... No, daję sobie czas na odpowiedź, opiecie. Wiem, bardzo tego nie lubię. Ja nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Tak samo się kochać, jak... Nie, no chyba bardziej jednak kocham, niż się wkurzam. Bo inaczej to... Bym tu tak siedział... Nie nagrywał, tej choinki by nie było i w sumie bym to nawet nie siedział, tylko przy kąpie bym siedział. Ja mam chyba na odwrót, bardziej się wkurzam niż kocham. Żartuję, no nie wiem, no on mnie wkurza strasznie. Strasznie mnie momentami tak wkurza, że udusiłabym. Ale czy ale ja ciebie nielegalne. Wkurzam, to też nie sądzę. Bo ja to duszę tutaj, myślę, aż raka dostanę. My się zaraz pogłócimy. Dobra, następne, bo to było ciężkie tak na rozruch, nie? Kolejne nie będzie łatwiejsze. Różnicie się praktycznie we wszystkim, ale macie podobne poczucie humoru. No praktycznie we wszystkim. To już było łatwiejsze, no. Ja myślę, że tak. Podobne się poczucie humoru i kulinaria. Kulinaria i większość celów turystycznych też się raczej zgadza. Nie. Nie? Bochy, tak! No, ale takich konkretnych, no, twoim marzeniem... A co, Włochy nie są konkretne? O Jezu, takich, wiesz, typu Alaska, no, typu Laponia. Ja przecież to nie, się nie dziwnych, kręci, no. Ten... Dziwnych, no, okej, okay, no. Co ja, Święty Mikołaj jest... No i widzicie, no, uważam, że tak, różnimy się we wszystkim poza poczuciem humoru. Z takim właśnie... No, do tej chwili, a też nie do końca, bo ja niektóre suchary bardzo lubię, a Magda... Do Magdy to jest za dużo. Nie. O, ja na przykład nie lubię kabaretów, a Krzysiek uwielbia kabarety. Nie, ja już dawno nie oglądam. Stand-upy lubię, ale to też zależy, które, bo to po poziom pikuje w dół, więc... Mało co mi się już podoba, mało co mnie śmieszy. No, ja myślę, że to doświadczenie życiowe, wiesz? No, jak któryś dowcip słyszę po raz kolejny, to tak jak z filmami, jak już wiecie, chyba jak będzie w połowie, jak się skończy. Dlatego The Office oglądasz milion razy? Wiesz, jakie to dobre? Że zawsze śmieszy? Zawsze. Zawsze. No jak zawsze śmieszy, to dobrze. Dobra. Jeszcze chcesz coś... Zaczęła oglądać ze mną. Ach, dobra. Jak się kłócicie, to aż wióry lecą. Wydajecie się być oboje stanowczy. Rzadko się kłócimy. Tak, tak żeby ale... wióry leciały, to czy my się tak kłóciliśmy w ogóle? Nie no, może 2-3 razy było tak, że po prostu krzyczeliśmy na siebie, ale to zawsze było tak po prostu głośniej, ale bez żadnych takich typowo, jak to, stereotypowych jakichś polskich. O no, tak. Jak się kłócimy, to po prostu głośniej, ale z szacunkiem. Tak. Kocham cię bardzo, ale... Nie, nie, no już bez przesady, nie. Ale tak myślę, że tak ostrzej to my się... Nie pokłóciliśmy. Ja było raz tak. Nie, no, dwa, trzy razy było, że pamiętam. Walnęłam drzwiami, poszłam, stwierdziłam, nie, nie wracam. Nie wracam, mrusy zaleje, ja nie wracam. Zła i wróciła. Tak było. Ty. O. O. Ty bardziej ciągniesz do podróżowania niż Krzysztof. Myślę, że tak, że ja jestem inicjatorką większej ilości podróży. Tak naprawdę jedyną podróż. Udałaś mi odpowiedzieć, prawda? Ale ty.
W sensie ja, więc to było do mnie. Aha, tak naprawdę jedyne podróże, jakie ty zainicjowałeś przez 5 lat, to jest Wenecja, Barcelona i Meksyk. Nie? Czy coś jeszcze? Nie, no i kilka wyjazdów jeszcze innych na twoje urodziny. Tak, no ale to tak głównie urodzinowo. No ja po prostu lubię mieć pewność finansową i wiedzieć, że na koncie jest na tyle, żeby móc pojechać i jeszcze, żeby zostało. A Magda na to nie za bardzo patrzy. No bez przesady, nie to. No nie patrzy na moje konto. A, no. Więc ja. O, lubię... zaraz będzie kolejne. Jak to? Nie macie wspólnego konta? Nie, nie mamy. Właśnie dlatego, między innymi. I ja czekam po prostu, aż gdzieś ta sytuacja będzie taka stabilna, a tutaj nagle wjeżdża kolejny wypad i sytuacja się znowu zmienia. Spikuję. Więc może w następnym roku się uda. Może w tym. Nie wiem. A w następnym mi powiedzieć, w którym. To jest teraz do mnie. Masz w nosie, co myślą o tobie inni. Tak pół na pół, dlatego że mam w nosie to, co myślą... Tylko włos. To, co myślą o mnie obce osoby, natomiast jeśli pytam o zdanie moich bliskich najczęściej, to tak, to wtedy mnie interesuje ich zdanie, natomiast to też nie jest tak, że jeśli ja uważam tak, oni uważają tak, to ja zrobię tak, jak oni mówią, no... Ale czy w nosie, to myślę, za dużo powiedziane, po prostu... No nie interesuje mnie zdanie obcych osób, jeśli o nie nie pytam. Myślę, że to zdrowe w dzisiejszych czasach, prowadząc kanał na YouTubie. Za bardzo ufa swoim przekonaniom. Znaczy bardzo ufa, a czasami po prostu aż za bardzo, bo jak człowiek coś chce fajnego polecić i wiesz, że to jest fajne. To... Ale no to musisz teraz rozwinąć, a nie, że bo wiesz, bo to może być jakieś życiowe zaraz tak. Nie, no. Nie, na przykład Krzysiek ma tak, że mnie na seriale namawia, a ja w ogóle nie jestem serialowa. Przez rok namawiałam na Breaking Bad, w końcu puściłem. I poszło i się spodobało. Tak, ale... I tak zrobię kiedyś do Office. Nie zrobisz, bo to nie jest już ten etap związku, żebym się wstydziła odmówić oglądania serialu. A wtedy się wstydziłaś? No na to wychodzi, byłam spacyfikowana. Dopiero co się wprowadziłam i wiesz, musiałam mieć podkulone uszy. A no tak, musiałaś, no. O, teraz ty się pierwszy do tego ustosunkuj, bo tu w sumie nie ma do kogo to jest. To Magda musi mieć ostatnie zdanie. Nie. Właśnie to, zdradzę wam tylko, że jest dużo podobnych odpowiedzi, że ja rządzę w związku i tak dalej. Wy widzicie mój kanał na YouTubie, ale naszego związku nie widzicie, jeśli chodzi o... To i dobrze. Jeśli chodzi o nasz związek, to my wspólnie podejmujemy decyzje. Ja nie wyobrażam sobie być jedyną osobą decyzyjną w naszym związku. Chciałam być w waszym związku. W naszym związku, ale nie zmienia to faktu, że jeśli ja czegoś bardzo nie chcę, to ja tego nie zrobię, choćby wiecie... Albo jeśli czegoś bardzo chcę, to będę namawiać, ale to też nie jest tak, że jeśli Krzysiek powie definitywne nie, no to ja będę go dalej namawiać, no nie. Ale rzadko mówię definitywnie nie, muszę się tego nauczyć. Nie, ty jesteś otwarty. Znaczy w pewnych kwestiach. No na przykład tak jak wyjazdy, no... Tak, to jest super. Teraz była ta seria wyjazdów i ja na przykład już mi się tak do tego Wiednia nie chciało, totalnie. Już nawet kombinowałam, czy by nie mogła kogoś innego zabrać, szczególnie, że jeszcze to był mundial. Powiedz, że ogólnie o to chodziło, nie? Nie, ogólnie, no miałem jarmarki, zimno... Plus byliśmy już zmęczeni wyjazdami. Tak, no i finansowo też tak. I tak średnio, ale stwierdziłem, no dobra, jeszcze ten raz zobaczymy. Ale jak... ale będę już taki bardziej ten... Otwarty? Stanowczy. Ale jeszcze tylko podsumujmy, że średnio chciałeś jechać do Wiednia, a byłeś Wiedniem zadowolony, zachwycony. Tak, to prawda. Nie chcę tu nic mówić, jak to miał rację. Dobra. Ja cię włączyłem Breaking Bad. O, i widzisz kolejne, to ty, w sensie ja, w tym związku nosisz spodnie. I ja myślę, że to no w sumie się zgadza, nasze spodnie. Jeszcze sukienki nie założyłem, ale... Ale myślę, że wy to właśnie takie wnioski wyciągacie na podstawie tego, że jesteście na moim kanale. Okej, Krzysiek czasem występuje. Natomiast no to jest mój kanał i ja tu rządzę, koniec, kropka. Ale czy w życiu codziennym tak jest? Nie, ważne decyzje podejmujemy razem. Co do jadłospisu ja mogę czasem decydować, ale w sumie czasami też ty decydujesz, tak? No. Więc to jest takie nie do końca. Oto do nas. Potraficie radzić sobie z toksycznymi ludźmi? No, nauczyłem się dzięki Magdzie. Bo... Nauczy się stawiać granice. Inaczej, dużo ich było i wokół mnie i tego nie widziałem. Ale zacząłem zauważać, no i tak się powietrze rozrzedziło od jakiegoś czasu. Od kiedy poznałem Magdę? Od tych ludzi już praktycznie nie ma w moim życiu, więc...
Pozdrawiam tych, co nie oglądają oczywiście. O, oczywiście. Ale poczekaj, potraficie radzić sobie z toksycznymi ludźmi. Ja uważam, że ja potrafię na tej zasadzie, że ja się odcinam, bo gdybym... No ale to nie ma tak. No po prostu ja się odcinam, natomiast w momencie, kiedy się poznawaliśmy z Krzyśkiem, ja uważam, że on... Miałeś większość toksycznych osób w swoim środowisku i to było dla niego zatruwające, ale moment, w którym ja tobie to powiedziałam, to był trochę taki foch, a później po prostu jakieś takie, wiecie, sytuacje życiowe zaczęły to potwierdzać. No ale jak się... jak się przerzedziło, to taki spokój, uważam, zapanował, nie? No. Zarabiasz więcej. Jeśli chodzi o etat, to nie zarabiam więcej. Wiesz, czyli to jest do mnie. Dobra, to teraz do nas. Lubicie w knajpie komentować zachowania innych, jak te pary z komedii romantycznych? Oj, nie tylko w knajpie. Ja myślę, że nie. Ale cichutko, nie tak, żeby inni słyszeli. Nie. A ja się z tobą nie zgodzę. Co? Ja uważam, że ty czasami masz tak, że specjalnie komentujesz po chamsku, żeby ktoś słyszał. No bo jak ktoś robi taką totalną głupotę, że krew zalewa, to... A mi jest wtedy wstyd, ja nie chcę w ogóle tego. Chciałbym, że może do kogoś to dotrze, jak powiem głośniej, żeby czegoś nie robił. Mhm. Wiem, że pewnie nie, ale może... Ja, jak jesteśmy w knajpie, w sensie w restauracji, to się skupiamy na sobie i na jedzeniu. Nie sądzę, żebyśmy komentowali, ale było dopóki parę... ktoś nie zaburza naszej przestrzeni. Ale pamiętasz, było parę takich razy, że byliśmy na kawie. I po prostu siedzieliśmy w witrynie i komentowaliśmy wszystkich. No tak. Ale to jakaś taka faza po prostu wtedy była. Nie powiedziałabym, że robimy tak zawsze. W sumie my też na kawę rzadko chodzimy. Mamy w domu. Kawę masz w domu. Tak. Teraz do mnie. Wiesz, czego chcesz i cenisz jakość? Myślę, że tak, że... Mogę tak śmiało powiedzieć, że dokładnie tak jest. Nie no, jest ze mną, to są jakoś to słabe. Wiedziałam, że to powiem. O, to jest fajne. Myślę, że Magda nie poszłaby na mecz, nawet gdyby Krzysiek ją o to prosił. I tu was zaskoczę. Poszłaby. Pod warunkiem, że Starbucks jest obok i można kubek kupić. I że nie jest to w Polsce. Właśnie chciałam powiedzieć, że my mamy już uzgodnione warunki, że lecimy na mecz do Turynu, bo tam jest Starbucks we Włoszech. Na mecz... Juventusu. Juventusu. Ja lecę kiedyś. Tylko niech zaczną grać. I kto kupuje bilet? I kto się umie ustawić wtedy, nie? Także, jak się nazywa drużyna? Juventus Toruń. Trzymam bardzo kciuki za Juventus. Polecimy. Nie widziała żadnego meczu, ale... Nie widziała. Mam filmik, jak oglądała Juventus Inter. Wtedy z piłem w ręku przed telewizorem i... Jezu, jak ty byłeś wtedy podekscytowany mną bardziej niż tym meczem. Tak, bo ona pięknie udawała, że wie, o co chodzi i że interesuje ją to i tam kibicowała tym... Z nogami, tym też z nogami generalnie. Wszyscy tam grajcie super, nie? I wspaniale to było. No ale to było takie prześmiewcze, ale generalnie mam obiecany mecz w Turynie, więc słuchajcie, jak kiedyś będę w Turynie, to tak, będę na meczu. Kupisz piernika. I będzie vlog na pewno z tego dnia. Krzysiek jest tą spokojniejszą osobą w waszym związku. Tak. Muszę. No, bo inaczej by zwariował. Oj. No jakby były dwa takie temperamenty, to przecież to... Już myślałam, że jakiś... Przepraszam, to sąsiedzi by już nas wyeksmitowali, daj spokój, no. A pies z kotem to by wyłysieli. Uważacie, że czas razem jest ważny, ale taki oddzielny również. Tak. O Jezu, tak. 100%. Ja nie jestem taką osobą, która wyobraża sobie przebywanie 24/7 razem, ciągle. Wiecie, to też może się tak wydawać, tak? Bo my w większości pracujemy zdalnie i my w większości jesteśmy razem w domu. Ale to, że my jesteśmy razem w domu, w trzypokojowym mieszkaniu, to nie znaczy, że my spędzamy ten czas razem. Dla mnie bycie w jednym mieszkaniu to jest już bycie razem. Ja nie muszę non-stop przecież rozmawiać czy coś, bo ile można rozmawiać? Ty w ogóle możesz nie rozmawiać, jest spoko. Ja nie mam dużo tematów, ja jestem prosty człowiek, no. Więc to, że tam jesteśmy, to jesteśmy i wystarczy. Ale poczekaj, bo teraz mam takie trzy i muszę to połączyć. Remix. Okej, dobra, to jest jedna wypowiedź. Ale zobaczę, kto tam. Nie, a nie! Super z was para, miło popatrzeć, jak razem pracujecie w kuchni. Jesteś twarda, wprawiona w boju, twarda sztuka, która nie da sobie w kaszę dmuchać, ale z tego bałaganiarstwa, Krzysztofie, powinieneś się wyleczyć. Dlaczego? Bałagan świadczy o kreatywności. Srata, to jest durne wytłumaczenie na lenistwo, moim zdaniem. Każdy ma swój bałagan. Czekaj, musimy się ustosunkować od początku. Super z was para, na pewno w internecie wyglądamy na super parę.
Ustosunkuj się do tego. Tak, jesteśmy najlepszą parą na świecie. Jesteś wprawiona w twarda sztuka, która nie da sobie w kaszę dmuchać. Zależy jak kaszę. Powiem wam, że zależy, bo jeśli mi nie zależy na jakimś... O, poczekajcie. Teraz można od nowa. Zależy w jakim temacie, bo jeśli to jest temat, na którym mi zależy, nie zależy, to ja się nie będę w ogóle ścierać, tracić nerwów i komuś przytaknę, pójdę i pomyślę swoje. Ale jeśli to jest temat, od którego, nie wiem, zależy moja przyszłość, czy jakieś wydarzenia, no to nie ma opcji. Jeśli ja mam swoje zdanie, to... Co o tym sądzisz? Kłamie, czy mówię prawdę? Nie, no tak, tak jest. Tak, tak, tak. Ale z tego bałaganiarstwa, Krzysztof, ja powinieneś się wyleczyć. To jest twoja opinia, szanuję. Dziękuję. Ale też, nie możemy powiedzieć, że nie robisz nic ze swoim bałaganiarstwem. No kurde, porównać mnie sprzed 5 lat, a teraz, to jest... Znaczy chodzi mi o to, że... Wiktoria, nie? No tam, no Wiktoria Wiktorią, ale nawet kiedyś to bym... Nie wiem, zlew to był, mógł być tak kilka dni sobie stać, no aż mi się skończą talerze i tak dalej. Nadal tak jest, tylko z więcej talerzy, jak się wprowadziłam. Znaczy inaczej, ja używałam jednego kubka przez tydzień, a nie 5 w ciągu dnia, więc... Poczekaj, od początku, Wiktoria to jest nasza pani, która nam pomaga tak uśredniając raz w miesiącu i po prostu ja wtedy się zamykam, mam czas na pracę, a ona spełnia Krzyśka obowiązki, jeśli chodzi o sprzątanie. Więc uważam, że... No, średnio to, ciężko to nazwać jakimś dobrym wyjściem, ale jest na pewno lepsze niż takie, że ja zapierdzielam na mopie sama. Dobra. O, kolejne. Ty masz jaja w tym związku. Nie, ja po prostu nie dam sobie w kaszę dmuchać w tym temacie, bo mi zależy, żebyśmy się obydwoje czuli. Jaki ty mój obraz pokazujesz? Że... Ale no, razem. Ja nie wiem, jaki ja twój obraz pokazuję. Mi też ciężko jest... Poczekaj, wyjmę jaja. Dobra, już. A że generalnie to ona je więcej jaj w domu, więc... Tak, tak, ja jem pasę, jem jajecznicę, tak. Omlety. Kłócicie się we włoskim stylu, jedno i drugie krzyczy, może bez talerzy latających. Lubianą nie rzucamy. Ona jest Lubiana czy Lublana? Lubiana, Lublana to gdzie indziej. No wiem, w Słowenii bodajże, w Słowacji. Co? A Lubiana to, w sensie... Talerze nie latają i my też bardzo rzadko się kłócimy tak, żeby się drzeć czy coś w tym stylu. Raczej to jest wyrzucenie sobie, po prostu powiedzenie czegoś. Hmm. Ale tak, po żeby włosku się... nie, nawet nie ma gestykulacji. Nie. Ma tego. Cały czas jesteś zestresowana przez tempo, jakie sobie narzucasz. I to może tak wyglądać, że jestem zestresowana, ale to zazwyczaj jest tak, że ja po prostu jestem... Mam wszystko rozplanowane. I ja na przykład, czasami jest tak, że ja mówię szybko na filmach, bo ja mam zaraz jakiś plan, ale czy ja jestem zestresowana? Ale za dużo masz na głowie. Ale mam, tak, mam za dużo na głowie. I sobie sama tyle nakładasz. Tak. O, kolejne. Rządzisz w związku i Krzysiek ma niewiele do gadania. Po prostu ja niewiele mi się chce gadać. To nie jest kwestia, że ja nie mam do gadania, po prostu... Nie, no do gadania mamy porówno, ale na przykład jeśli chodzi o moje życie, no to ja jakby tylko o moje, no to ja podejmuję decyzję. Nie potrzebuję do tego, nie wiem, zgody Krzyśka, tak? No. Ale w związku nie, no jesteśmy na równi. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby jedna osoba, nie mówię czy kobieta, czy mężczyzna, rządziło. Dla mnie to nie jest związek wtedy, tylko niewolnictwo. O! Krzysiek częściej idzie na kompromis, ty lubisz postawić na swoim. Tak. Ale w temacie związku, myślisz? Nie, w temacie związku, bo tu, znaczy no... Ja jestem bardziej radykalna. Nie, no tak, ale... no jak ci się na przykład no, meble nie podobały, no to wymieniliśmy. No tak, ale też wymieniliśmy na takie, które ci się podobały. Tak, tak, ale jakby to od mnie zależało, to po prostu by wszystko stało tak, jak stało, bo mi to tam... No tak, ale tobie nie przeszkadza to, w jakim miejscu jesteś i czym się otaczasz, a mi to robi różnicę. No. Więc to... Ja lubię święty spokój. Ja... Krzysiek przytakuje, żeby tylko był święty spokój. Ja nie nazwałabym tego kompromisem, dlatego teraz powiem bardzo niepopularną rzecz. Dla mnie kompromis to jest najgorsze gówno, jakie może być. Dlatego, że tak naprawdę nikt nie jest zadowolony. Bo jeśli raz poszlibyśmy po mojemu, okej, ty byś przymknął oko, ale tak samo jak na kompromis, ja bym była mega happy. Kolejnego razu poszlibyśmy jakby po twojej myśli i wtedy ty byś był zadowolony. Ja jakby...
Nie powiem, że nie jestem kompromisowa, powiem, że jestem ugodowa, ale kompromis dla mnie to wcale nie jest dobre wyjście. I ja wiem, że teraz każdy uważa, że sztuka życia to sztuka pójścia na kompromis. No to idźcie sobie na te życiowe kompromisy. No, idźcie sobie, no. Chcielibyście wyjechać na stałe za granicę? Odpowiedz. Coraz bardziej tak. Wiesz, co chciałam powiedzieć? Wiem, co chciałaś powiedzieć, ale to inny czas, inny ten. Ale ostatnie dwa lata tak, no, bardziej pozytywnie nastrajają mnie na wyprowadzkę z tego kraju. Bardziej pozytywnie. Bardzo optymistycznie to ująłeś. Tak, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale po prostu... Bo pojawiły się nowe możliwości, nowe klapki się otworzyły. No. O, to mi się podoba. Znaczy, chciałabyś, żeby Krzysiek bardziej angażował się w domowe obowiązki i zaczął prowadzić auto. Bardzo, bardzo bym chciała, żebyś angażował w domowe obowiązki. Chcesz się tego auta czepiać? To ja, poczekaj, ja teraz mówię, miałeś mi nie przerywać. Bardzo bym chciała, żeby angażował się w domowe obowiązki i bardzo bym chciała mieć faceta, który prowadził auto. Bo nigdy w życiu nie byłam z osobą, która nie była w jakiś sposób tak niemotoryzacyjna, ale też pamiętam o tym, że każdy z nas ma swoje. Ja nie wyobrażam sobie go zmuszać, słuchaj, masz prowadzić samochód, albo słuchaj, ma cię interesować, jaki płyn do mycia podłóg wybiorę. No nie wyobrażam sobie, bo mnie na przykład nie interesuje to, jaki sobie, nie wiem, komputer kupisz, tak? Ja wiem, że jakby prowadzenie samochodu czy mycie podłogi to totalnie inne kwestie, ale ja też nie wyobrażam sobie teraz dać Krzyśkowi kluczyki i powiedzieć: dobra, zabierz mnie do mamy, jedziemy ze zwierzakami. Nie ma nawet takiej możliwości. Ja nie wyobrażam sobie zmuszać kogoś do czegokolwiek, bo wiem, że on się z tym nie czuje komfortowo, więc po co? No to jest proste. Jeżeli miałbym pojechać, bo był to mus, pojechałbym, ale po prostu za kółkiem nie czuję się dobrze. I tyle. Mimo że mam to prawko już ponad pół życia i jeździłem samochodem, i jeździłem służbowym samochodem, też były takie trasy i spoko, nie miałem ani żadnej stłuczki, ani wypadku, tak dalej, ale nie wiem, mnie to tak, jest taki poziom stresu, że no nie potrzebuję tego w życiu. Tak jak mówię, ja sobie lubię ułatwiać jednak życie i nie stresować się rzeczami, którymi nie muszę. Są Ubery, są autobusy, są pociągi, ja ten... Dam radę. No i ja właśnie nie uważam, żebym była, nie wiem, odpowiednią osobą ku temu, żeby go zmuszać, jeśli nie czuje się komfortowo, bo dla mnie to by było dopiero nieodpowiedzialne, zmuszać osobę, która się nie czuje komfortowo, żeby siadała za kółko. Bo nie. Sorry, ale to jest nieodpowiedzialne. Ja miałem prawko chyba z 2 lata i dopiero wsiadłem za kółko, jak mój ojciec złamał nogę i ktoś musiał go zabić do szpitala. I wtedy to już była taka sytuacja, no masz, jedź. I pojechałem i potem byłem i szoferem i sobie już sam jeździłem do pracy i tak dalej, i tak dalej. I okej, tylko że jak nie muszę, to... No ja oczywiście bym chciała być wożona, ale nie chciałabym być w takiej sytuacji, że Krzysiek się uczy na mnie i na moim samochodzie. Ale nie. Uczyć się nie muszę, tylko... No nie, no nie jeździłeś kilka lat, więc musiałbyś przyzwyczaić się do tego, że jeździć. No przyzwyczaić się, tak, ale to nie jest nauka. Dobra. Jesteś bardzo opanowaną osobą i tutaj ty sobie możesz pogadać, ale osoba, która zna mnie, o Jezu, pół życia to na pewno, powiedziała mi ostatnio, przeprosiła mnie i powiedziała mi, że nie zdawała sobie sprawy z tego, jaka ja jestem cierpliwa w pewnych kwestiach, że nigdy w życiu by mnie o to nie podejrzewała i uważam się za cholernie opanowaną i cierpliwą osobę, bo tyle rzeczy, ile mi codziennie, wiecie, psuje krew, czy ty, czy obcy ludzie, czy jakieś wydarzenia, uważam, że jestem bardzo opanowaną osobą na to, co mnie spotyka dość często. Chyba że trzeba rozplątać lampki choinkowe. O nie, albo folia aluminiowa. Jezu, a już, aż mi... Kojarzycie takiego mema? Jezu, ale ja aż o folii aluminiowej mi chyba ciśnienie skoczyło. Uważasz, że czas... A, dobra, to już czytałam i słuchajcie, mamy 2, 4, 6, jeszcze kilka przypuszczeń na nasz temat. Macie spisany testament. Aż tak stary już jestem? Ja nie wiem, ja nie... Ja nie mam co oddać. Ja nie mam testamentu, bo nie mam komu oddać. O! Często ustępujesz Krzyśkowi, na przykład w kwestii wyjścia na miasto czy zakupów. Zakupów? Czyli takich spożywczych? No czasami jest tak, że no, ci się nie... nie robimy, ale raczej. Czasami jest tak, że ci się nie chce, ale dobra, nie idziemy.
A to czasami tak. Jest tak, że tobie się nie chce i nie idziemy. I nie a czasami jest tak, że nikomu się nie chce i idziemy. Ale było kilka razy i wyszłam na ten jak zapłocki na mydle, że Krzysiek mnie namawiał na wyjście z niektórymi osobami, z którymi ja po prostu nie czuję się komfortowo. I robiłam to dla niego. I wracałam wściekła i dochodziłam do siebie mentalnie 3 dni i później po prostu powiedziałam, nie, chcesz, to idź. Ale ja się namówić nie dam. Więc potrafiłam ustępować, ale jeśli teraz uważam, że jeśli to ma rzutować na jakieś moje poczuciu komfortu, to nie, to nie ustąpię i koniec, kropka, bo a ja to chcę nie się bardziej, że wybór knajpy chodziło? Nie, no jak my się kulinarnie zgadzamy, bo tu jest wyjścia na miasto czy zakupów, no to nie wiem jak to interpretować. No że gdzie, ja to rozumiem, że no gdzie idziemy, tak? Nie, no to myślę, że to razem chyba planujemy, nie? No albo zobaczymy jakąś knajpę. My tak rzadko chodzimy, że to musi być naprawdę zaplanowane. Albo z kimś się spotkamy. Ja już nawet menu wtedy znam na pamięć. Tak, albo... W łóżku siedzę jeszcze przed nami, dobra, to ja wezmę. I on to planuje co na drugi dzień zamówi. Albo jak się z kimś spotykamy po prostu, to... No to no. Wtedy miejsce jest... A najlepsze jest to jak planuję, a potem się okazuje, że tego nie ma. Dlaczego nie ma? Tej potrawy akurat. Tak, ale to... Bardzo często. Ja już kiedyś robiłem zakłady, że zamówię to i tego nie będzie i parę razy wygrałem. O, kolejne. K strasznie cię irytuje. Ja myślę, że obydwoje siebie irytujemy w pewnych kwestiach i przyzwyczailiśmy się dlaczego do siebie. Dlaczego kot cię tak bardzo irytuje? B to by było, wiesz, B. Ale K to Krzysztof, rozwiązać ci to. A ty się chcesz jakoś do tego stosunkować? Czy ja cię w ogóle irytuję, czy ja... Tak. No to jest normalne chyba. Tylko mnie zaskoczyłeś, że tak szybko odpowiedziałeś. Jesteś skaz przyzwyczajenia. Teraz wam opowiem. Znaczy, może nie opowiem. Odpowiem, że nie. Dlatego, że ja jestem osobą taką, która potrafi z dnia na dzień... W ogóle kato brzmi jak przekleństwo. I nie wiem, czy mam się obrazić. Taki kryminał, że wiesz, założymy ci... Która to? Oj! Ja potrafię się z dnia na dzień odciąć, jeśli coś, powiem wam tak, jeśli coś mi nie odpowiada, to ja daję sygnały ostrzegawcze i mówię wprost, że mi coś nie odpowiada i wtedy możemy wdrożyć projekt usprawnień, jeśli jakaś osoba jest zainteresowana tym, żebym była dalej w jej życiu. Wjeżdża zarządzanie tutaj projekt. Projektem, coś. Ale to też jest tak, że jeśli, wiecie, jakieś usilne próby nie skutkują i nie działają. O, aż fokus straciliśmy, nie ruszaj się tak. Przepraszam, psałam się. To ja się odcinam i nie ma czegoś takiego, że ja bym była z kimś z przyzwyczajenia, bo ja mam zbyt duży szacunek do własnego czasu i do własnej osoby. Pytanie było do ciebie. Cię trochę, nie? Magda jest szefem, ale czasami daje Krzyśkowi myśleć, że to on rządzi. Nudne i następne. Jestem szefem na swoim kanale. Mek jest pedantką. Nie. To ty jesteś bałaganiarzem i stąd ten kontrast. Nie, nie jest pedantką, bo znamy pedantów. Wiem jak wygląda pedantyzm. Ona po prostu lubi porządek. A pedant... Nie, bo sama... Ona też robi bałagan, żeby oczywiście nie było. Oczywiście, potrafię roz... Ja jak czasami wchodzę do kuchni, to się łapię za głowę. Ja. Tylko, że ja sprzątam po sobie z tą różnicą. Nie, bo jak ja widzę sałatkę, która tam leży następnego dnia, wiesz, po prostu fragmenty z sałatki, którą robiłaś na kolację, to ja już się a wiesz denerwuję. Dlaczego ty widzisz ten fragmencik sałatki? Bo nie mogłam schować naczyń do zmywarki. Dlaczego? Bo ktoś nie a po co? Ale sałatka to leży na blacie, to się wyrzuca do kosza, a nie... No ja bym to wyrzuciła, ale ja mam taki system, że najpierw talerz, a później blaty. No to blaty system trzeba zmienić, no. Wszystko trzeba. No więc ale, no, pedantyzm nie. Tam nigdy nie jest poukładane wszystko, nie wiem. Weź, zobaczcie jej kosmetyki, jak wyglądają. Jak? No tak, jak ułożysz, to jeszcze, ale po tygodniu, dwóch, co tam jest już... Makarena. Więc nie. Nie jestem pedantką. Krzysiek częściej idzie na kompromis, ty lubisz postawić na swoim. To już było. A, to przepraszam. Jeszcze jest ostatnie, i tu was zaskoczę, i ja pozwolę sobie na to pierwsze odpowiedzieć. Nabiorę wody w usta. Tak, nabierz i długo trzymaj. Gdybyście czasem się rozstali, Meg bierze oba zwierzaki. I słuchajcie, tutaj ja mam taką cechę, której Krzysiek nie lubi, dlatego że my, zanim wzięliśmy Bułkę, to my wiedzieliśmy, co zrobimy w momencie rozstania. Zanim wzięliśmy Mariusza, wiedzieliśmy, co zrobimy w momencie rozstania, bo ja nie lubię niejasnych sytuacji, bo jest, jak jest dobrze, to jest dobrze. A ja już, wiecie, za dużo sytuacji słyszałam. I mieliśmy to ustalone. Później to się troszeczkę zmieniło, dlatego że Bułka no definitywnie wybrała mnie jako swojego człowieka. Ale ja też nie mogę myśleć egoistycznie
jakby dla siebie tylko, bo prawda jest taka, że bułce byłoby lepiej tutaj u Krzyśka, dlatego że Krzysiek ma osiadkowany balkon i umówmy się, jeśli byśmy się rozstali, to ty byś siedział na dupie cały czas. Więc ten kot miałby z kim być. Ja? No mnie by dużo więcej w domu by mnie nie było. Mój pies jest kompaktowy, podróżowałby ze mną. Masz psa z kim zostawić. Właśnie, coś. Ja mam z kim zostawić psa. Natomiast ja nie mam osoby, która wpływa... A ja mam z kim zostawić kota. Ja nie mam osoby, w ogóle nie przerywasz. Ja nie mam osoby, która wprowadziłaby się do mnie, żeby zająć się kotem. Więc oczywiście, że chciałabym mieć oba zwierzaki, bo one też się ze sobą zżyły. Może na co dzień tego jakoś mega nie pokazują. Natomiast z takich czysto egoistycznych pobudek nie zrobiłabym tego. Bym cierpiała i kiedyś mieliśmy z tego ubaw, że zabraniałabym ci u nowej dziewczyny nocować dwie noce, pamiętasz? Tak. Że zabraniałabym Krzysiekowi u nowej dziewczyny nocować dwie noce, bo kot by się czuł sam i... Już widzę tłumaczenie, słuchaj, bo moja ex zabrania mi spania dwóch nocy, no bo wiem. Kot siedzi sam. No ale to nie chodziłoby w ogóle o ciebie. No nic, po prostu nie można się rozstawać i tyle. No. Ale mam obgadane jak coś, więc no ja jestem osobą, która planuje takie rzeczy. Ja nie planuję tylko miłych, super fajnych wyjazdów, ale takie rzeczy też od dawna mamy zaplanowane i na przykład rzeczy, które są w domu, też mamy podzielone jak coś, żeby nie było zdziwka, nie? Tak. No, to tyle, takim optymistycznym... Ale pralka zostaje. Tak, ale suszarka... W każdym razie, takim optymistycznym... Kończymy. Czekaj, co będzie za rok? A może już takiego filmu wasze nie nagrałem? Założenia. Twoje założenia, czy tam moje, no wiecie. Nie wiem. Pojedyncze liczba. O, w każdym razie skończyła nam się na chwilę pamięć, więc wracamy tylko się pożegnać. Jak ci się podobał ten film? Jak ci się go nagrywało? Ja coś nagrywałem? Nie? Coś cię wkurzyło, zasmuciło, rozśmieszyło, zadowoliło? Takie... Obraz mój jest taki bardzo... Właśnie, weźcie wy napiszcie tak szczerze, jak wy widzicie. Wiecie, książka? Ja mam jaj w lodówce. Ale to w większości moje są jednak, wiesz? Ja może nie piszcie, może ja nie chcę wiedzieć, jak taki obraz to tak... Dziwnie, ja też jestem zaskoczona, ale... Ja mam, ja nie wiem, mam swoje przemyślenia, ale to oczywiście byłoby wycięte, więc... Dobra, obiecam ci, że tego nie wytnę, mów. Mam takie wrażenia, że po prostu, ja nie chcę nikogo urazić, ale większość, nie wiem, widzek ma jeszcze takie bardzo konserwatywne i stare takie jakieś takie poglądy, albo też są tak wychowane, albo też tak mają w domu, że facet ma pracować, jeździć samochodem, nie wiem, łowić mutanty, a kobieta w domu z dziećmi i przy garach. I jak coś jest inaczej, to już jest, ale jak to? No tak to, no, świat się zmienia, nie wiem, może nie chodzi o to, żebym nosił sukienki, ale tak samo Magda może jeździć samochodem i robić zakupy, tak samo ja mogę zostać w domu, możemy nie mieć dzieci, ja mogę zostać w domu i zajmować się zwierzętami, kiedy Magda sobie pojedzie z koleżanką do Czarnogóry i nie ma problemu. Tak samo ja mogę sobie pójść z kumplem na piwo, jak będę chciał. Czasem nawet chyba dwa razy mi się zdarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat, nie? Ale... Pamiętasz, jak cię wypychałam kiedyś na spotkanie, jak się słuchacie tak, na biodę? Raz mnie wypchała, to jeszcze się wkurzyłem, jak wróciłem, bo było średnio. Ale... Znaczy my nie mamy stereotypowego związku i... Właśnie mnie wkurzają te takie stereotypowe myślenie, to mnie wkurza, że facet musi to nie musi. Ja tak samo jak facet może płakać, a kobieta może być twarda, no... Ja też jestem ciekawa właśnie skąd u was takie podejście, ale myślę, że to się bierze stąd, że ja rządzę na tym kanale, koniec, kropka. I jakby ja mówię to głośno, ja się wcale no ciężko, nie ciężko, żebym ja rządził na tym kanale, ale... ja rządzę na innym, ale tam... No... To jest ten czas, promuj się! Nie, nikt tego nie słucha, słuchaj. W ogóle chyba muszę sobie ustawić, że tam poniżej 18 lat, bo mam wrażenie, że może... Bo ja mam wszystkie filmiki powyżej 18 lat, może dzieci też chcą posłuchać dobrej muzyki. Przepraszam was za ten disclaimer, ale chciałam powiedzieć, że jakby ja wcale się nie kryję z tym, że ja rządzę na swoim kanale, ale wy też nie widzicie... Wykichać. Prawda. Jak wygląda nasz związek, tak? No, to jest normalne, że widzicie kilkanaście minut z naszego życia, ale totalnie nie wyobrażam sobie związku, w którym decyzyjna jest jedna osoba. Nieważne, czy to bym była ja, czy on, ja nie chciałabym takiego związku. Dla mnie związek jest przede wszystkim partnerstwem.
I tak samo nie wyobrażam sobie, może się tu ktoś oburzyć, ja mówię o swoim życiu, o swoim postrzeganiu, nie wyobrażam sobie, że jestem zależna finansowo od faceta, dlatego że właśnie wtedy już bym miała wrażenie, że ty rządzisz, a ja mam niewiele do powiedzenia, nie? No ile jest takich przykładów, że potem płacie sobie, Jezu, bo mnie zostawił, ja nie mam co zrobić. To jest, wiesz, filmik na, to jest w ogóle temat na oddzielny film albo na sagę, natomiast no pamiętam... Pamiętajcie, że my nie mamy takiego stereotypowego, standardowego związku, ale z drugiej strony, czy my, w sensie, czy my jesteśmy jacyś wyjątkowi, czy mamy jakiś super niestandardowy związek? No. Nie, no, ale też dobrym przykładem jest to, że właśnie jak czasami mówimy naszym znajomym, którzy nas trochę lepiej znają o tych założeniach, to się łapią za głowę. Tak, no to że prawda. Jak? No. Tak jak ja miałam być, jaki byłem niezgryźliwy, typu jak ja byłem? No powiem, gbur. Gbur byłem. Tak. Gdzie no, Krzysiek jest zawsze największym błaskiem. Mówiłem trochę wolniej czy coś, bo też był początek kanału, ja się trochę wstydałem. Wstydałeś trochę? Wstydałem się troszkę. No. I byłem gburem i nie, kij w dupie to akurat inny ten. Ale to real life. Real life też nagle się okazało. Więc no. No czasami jest tak, że wasz odbiór, wiecie, my nikogo tutaj nie udajemy, tak? Ale pamiętajcie, że czasami mamy dobry humor, tak jak tutaj przyszliśmy. Ba, czasami jesteśmy za bardzo sobą. Czasami jesteśmy za bardzo sobą, czasami powiemy coś szczerze, mimo tego, że ludzie teoretycznie chcą szczerości, to wcale jej nie chcą. I to, wiecie, no jakby my nikogo nie udajemy, ale wasz odbiór też może nie być jakiś taki trafny, albo no nie wiem. W każdym razie no, część tych założeń jest taka mocno od czapy. I ja na przykład jestem ciekawa, skąd to się bierze. No tak jak mówię, mam swoje podejrzenia, ale... Ale dajcie znać, czy wam się film podobał, czy wam się nie podobał. I czy chcecie kolejną część taką? To moglibyśmy tak nagrać na 200 tysięcy subskrypcji, nie? Tak. To tam klikajcie. A w sumie ich nie pytał ani o religię, ani o politykę. Nie zaczynaj. Nie, błagam, nie zaczynaj. Nie, było pytanie do mnie w wiadomości prywatnej, że po co mamy choinkę, skoro nie chodzimy do kościoła. Ładnie, nie zaczynaj. Bo ładnie wygląda. No, wiesz. Ja to mógłbym gadać godzinami. Nie zaczynajcie, to ja ci mogę oddać cały film do tego i nie proszę w to nie mieszać. W internetach jest coś a propos choinek i innych symboli. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że nie wiem jak to powiedzieć, że to co... Ja nie ponoszę odpowiedzialności za słowa Krzyśka. Nie będę wycinać tego co mówił, bo czasami zdarzało się tak, że wycinałam, bo to było zbyt kontrowersyjne na YouTube'a, bo ja bym później czytała te komentarze i jakby bym zbierała za to. Więc jakby pamiętajcie, moje wypowiedzi to są moje wypowiedzi i ja od razu, żeby była jasność, nie utożsamiam się z wieloma poglądami Krzyśka. Już się odcina. Kurczę. Dziękuję. Nie, wolę się odciąć od razu, żeby nie było tak, że jak my jesteśmy w związku, to mamy jeden mózg. Nie. Nie, mamy trzy. Dlaczego? Nie powiem. Wiem chyba, ale nie. Nie wytnę, ale nie komentuję. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten film. Ciekawe, czy nas jeszcze lubicie. Dajcie znać, czy już nie lubicie. Z którymi założeniami, które założenia obstawialiście jako prawdziwe, a które jako nie. Ciekawicie to? Nie. A mnie ciekawi. A ktoś to ogląda? Dobrze, już, dziękujemy i przepraszamy, że taki długi film wyszedł, ale jednak się rozgadaliśmy. No teraz 6 minut, ale tam chyba było po 20 wcześniej. No, okej. Okay.